Witam, Adam Kopyć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam VBA, odcinek 28. Jak zrobić automatyczne filtry zaawansowane? Mamy przygotowane tutaj dane i mamy listy rozwijane tutaj u góry, przygotowane pod filtry rozwijane, zaawansowane, żeby tu się automatycznie zmieniały wartości w danych, tutaj przefiltrowały odpowiednią. I chcemy, żeby to się robiło automatycznie, więc najpierw potrzebujemy mieć w ogóle kod filtru zaawansowanego. I jak powtarzam często kursantom, jeśli coś robimy w Excelu i chcemy to zautomatyzować za pomocą VBA, to warto sobie to zarejestrować. Czyli tak na karcie danych będziemy uruchamiać filtr zaawansowany, czyli mamy pojedynczą komórkę przygotowaną, mamy filtr, kryteria do filtrów zaawansowanych przygotowane, tak to zanim klikniemy sobie w ikonkę filtrów zaawansowanych, na karcie developer musimy kliknąć polecenie zarejestruj makro. I niech to makro nazywa się FZ, filtry zaawansowane, niech będzie zapisane w tym skoroszycie, OK. I teraz zaczynamy rejestrowanie makra, więc nie klikamy żadnej komórki, tylko przechodzimy od razu na kartę dane, tak bo przygotowaliśmy sobie dane wcześniej i tu szukamy, gdzie są filtry zaawansowane. I mamy, tak, filtrujemy na miejscu, będziemy filtrować, mamy zakres, Excel nam poprawnie wykrył, to jeszcze musimy podać zakres kryteriów, zaznaczamy i wystarczy nacisnąć OK, tak, Excel zrobił filtr, nałożył filtr zaawansowany na nasz zakres danych, w miejscu, gdzie są nasze dane i musimy pamiętać tylko na karcie developer zatrzymać rejestrowanie makr. I tu możemy przejść do Visual Basic'a, tak, i sprawdzić o, w modułach, że jest nasz kod. A tutaj trochę mam niepotrzebnego kodu. Tak, to jest Application Cut Copy Mode, czyli wyłączenie kopiowania. Jest nam niepotrzebne, jakby ci się takie coś dograło, to jest niepotrzebne. I tak samo komentarze, że to makro nazywa się filtr Z. To też nam jest niepotrzebne i ja sobie troszeczkę przestawię kod, żeby był widoczny na całej stronie, czyli tutaj potrzebuję dokasować i mamy to rozpisane. Tak, to jest jedna linijka kodu rozbita na dwie, tak za pomocą tutaj spacja podkreślenie, żeby prawidłowo działała i Excel to prawidłowo rozpoznawał. Czyli po prostu na dany zakres mamy nałożony filtr zaawansowany i jak już rejestrator nagrał za nas makro, to możemy sobie często, właśnie jak tu mamy końcową funkcję, tak, to jak sobie tutaj właśnie tam często już trzeba skasować spację i dostawić ją ponownie, to VBA, edytor VBA podpowiada nam argumenty dla tej funkcji. No, w naszej sytuacji to są filtry zaawansowane. I mamy action i tu podobnie, tak, tylko tutaj często trzeba, o, jak widzimy coś w stylu nazwy XL filter lub podobne, tak zaczynać coś właśnie od podobnych fraz, to jak my sobie napiszemy dwukropek równa się przy tak danej nazwie argumentu, bo tak rejestrator pisze, to mamy możliwości, tak, edytor VBA wyświetla nam możliwości, czyli mamy filter in place, to my właśnie na tym miejscu, gdzie były nasze dane, nakładaliśmy filtr, albo w innym miejscu, więc my zarejestrowaliśmy w tym konkretnym miejscu. Jakbyś chciał kopiować dane, a nie nakładać filtr na dane, no to wystarczyłoby zarejestrować odpowiednio makro VBA. Później mamy kryteria range, czyli zakres kryteriów i czy wartości są unikatowe, czy nie, tak to wszystko prawidłowo nam zarejestrował rejestrator makra VBA z Excela. Tu warto by wprowadzić pewną zmianę, bo zakres, na którym jest nałożony filtr zaawansowany, jest przypisany na stałe, a on może się zmieniać, tak dane mogą wzrosnąć. Dlatego tutaj robimy coś takiego, że kasujemy, jak zakładamy, że komórka A5 zawsze będzie częścią naszego zakresu, tak tu mamy ją, pierwsza nasza nagłówek, to dodajemy sobie kropeczkę i dopisujemy taką właściwość current region, tak, czyli aktualny region i dopiero na to nakładamy filtry zaawansowane. Czyli jak sobie to robimy w Excelu, to jest mniej więcej tak, że mamy zaznaczoną komórkę A5 i naciskamy Ctrl-Shift-8 i wtedy Excel zaznacza aktualny region i danych. I to dopiero później na ten region jest nakładany filtr zaawansowany. Czyli mamy kod do filtru zaawansowanego. Teraz potrzebujemy, żeby on wykonywał się automatycznie przy zmianie tutaj komórek. Więc mogę sobie ten
skopiować tą linijkę i musimy znaleźć, tak, nasz kod będzie w arkuszu VBA28, więc tu w Project Explorerze musimy sobie znaleźć arkusz 2, tak, VBA28, która się nazywa, i tutaj kliknąć dwa razy, żeby wejść tu w kod tego arkusza, bo tak jak automatycznie, więc potrzebujemy eventów i rozwijamy sobie, że to ma być event dla worksheet i dokładnie nie domyślnie selection change, tylko change, tak, czyli zmiana w arkuszu selection change nam nie będzie potrzebny. Tu sobie Ctrl V wkleję nasz filtr zaawansowany i potrzebujemy jeszcze triggera do tego filtru zaawansowanego, że on nie ma się odpalać przy każdej zmianie, tylko przy zmianie, która dotyczy komórek tutaj A3 i B3. No i już do tego trzeba sobie znaleźć odpowiedni kod w internecie i to jest filtr wykorzystujący funkcję if not, najpierw napiszę intersect, mamy funkcję, która sprawdza, czy dwa przydziały, czy nawet więcej przydziałów, zakresów nachodzi na siebie, ma część wspólną. I jedną częścią wspólną jest zmienna target, tak, z funkcji event worksheet change. Tak, sprawdzamy, czy ta zmiana, tak, na jakim zakresie odbyła się, i ma część wspólną z naszym zakresem range. Tutaj był A3 do B3. Tak, i sprawdzamy, czy ma część wspólną. Jeśli ma część wspólną, to funkcja intersect zwróci tą część wspólną, ale te części wspólne mogą być założenia bardzo różne, więc taka sztuczka z internetu polega na tym, że sprawdzamy, czy intersect, tak, nie ma części wspólnej, czyli is nothing. Tak? Jeśli jest nothing, to znaczy, że nie ma części wspólnej. A to not na początku sprawia, że to jest zaprzeczeniem, czyli jeśli nie ma części wspólnej, to not sprawia, że to jest ta sytuacja, która nas interesuje, tak, w działaniu. Okay. Czyli mamy odpowiedź, tak, czyli zaraz, dokładnie, tak, jeśli tu będzie nothing, to wtedy to się zewaluuje do prawdy i my tą prawdę zaprzeczymy, czyli będziemy mieli fałsz. Czyli jeśli nie będzie części wspólnej, w instrukcji if będzie fałsz, a jak będzie część wspólna, to w instrukcji if, tutaj z tym notem, będzie true, czyli dokładnie to, co nas interesuje. I tutaj dopisujemy then, tak, zrobię tutaj dodatkowe wcięcia i jeszcze and if, tak, taki w miarę krótki kawałek kodu, ale tak, tutaj już troszeczkę bardziej skomplikowana struktura. Ok, zapisujemy dla pewności plik i zmieniamy sobie wartości mazowieckie. Weronika zgadza się i Maria zgadza się. Możemy, powinno jeszcze zadziałać, jak skasuje delete. Teraz mamy mazowieckie i wszystkich sprzedawców, czyli jak najbardziej nasz kod do automatycznego nakładania filtrów zaawansowanych zadziałał.